I know you see me. I'ma do it like I'm doing it for TV. I'm so fresh, Cali, I'm so clean. Pull up at the light, old school, so mean. See us in the club like money ain't a thing. My life is a love song, I'ma let it sing. Pokaz Łukasza Jemioła, czyli ostatnia duża impreza w tym sezonie. Korzystamy więc z okazji i pytamy o kulisy takich imprez, a dokładnie pół żartem, pół serio, o skandale i obciach. Najbardziej niepożądane zachowanie na warszawskich salonach. Myślę, że przychodzenie bez zaproszenia. Czyli jednak zdarzają się takie przypadki? Myślę, że tak. No i co wtedy, wypraszacie? Czy nie, ochrona? Absolutnie nie, ale ja nigdy nie przyszedłem bez zaproszenia. Są friki też. Boczkiem sobie wchodzą i nagle się znajdą. I tak podchodzą mi do Mnika, tylko ja możemy zdjęcie, bo ja tu nie mogę być, muszę teraz wyjść. To są strasznie fajne sytuacje. Jest walka o to miejsce w pierwszym rzędzie? Przypadkowi ludzie chcą tam usiąść? To ja mogę opowiedzieć, ale to chyba było w zeszłym sezonie. Przyszłam z moim narzeczonym, usiedliśmy, po czym przyszła gwiazda, nie filmowa gwiazda, gwiazda taka raczej showbiznesowa. Celebrytka. Okej, okay. I przyszła ze swoim narzeczonym i zażądała, że to jest jej miejsce i tak dalej. Oczywiście Piotr ustąpił miejsca, ale ten pan, który był mężem tej gwiazdy, zaczął się ze mną szarpać. Ale otóż... Przy wszystkich? Tak, ale już zgasły światła, zaczął się pokaz, on cały czas fukał do mnie. Ja po prostu nie wyobrażałam sobie, że mogę ustąpić mężczyźnie miejsca, więc go nie ustąpiłam, ale później po pokazie ten pan chciał się bić z Piotrem i chodził za mną do łazienki i mi groził. Także hello. Wiesz co, no to mnie żenuje, to tam z tyłu, co się odbywa. Ten ścianka? Cały akurat dobra znajoma na niej stoi. Ale jest też tak, że to tak naprawdę jest dobra pożywka do tego, żeby ci ludzie, którzy nie są znani, stali się znani. Jak widzę paru panów, którzy tak naprawdę nic w życiu nie zrobili, poza tym, że Bozia dała im dobrą gębę. Nie lubisz mistera Polski? Miły chłopak, ale ja chciałbym coś więcej. Czyli tak. Ściance mówisz nie? A to już chyba wszyscy fotoreporterzy wiedzą. To choć idziemy na ściankę. Nie idziemy na żadną ściankę. Ostatnia duża impreza w tym sezonie, dlatego ja bym chciał spytać o te warszawskie salony i czy zdarzyło ci się kiedyś, że coś było tak żenujące albo tak obciachowe, byłaś świadkiem takiej sytuacji? Nie mogę tego powiedzieć. Ale mów, nie wymieniaj nazwy. Nie mogę tego powiedzieć. Ale są takie sytuacje? Nie, słuchaj, raz w życiu zaliczyłam zupełnie niechcący taką, wiesz, no wtopę towarzyską, bo przyszłam, zapomniałam, że pokazy się zaczynają, wiesz, z dużym opóźnieniem i przyszłam punktualnie. I ja to bym jeszcze wytrzymała, ale Harasimowicz powiedział po półtorej godziny, powiedział, nie, on się już po pół godziny zbierał. Czyli obciachem jest to, że trzeba czekać godzinę na rozpoczęcie pokazu, od wiesz tej co? Godziny na zaproszeniu? Nie, ja nie wiem, czy to jest obciach. Na pewno to jest reguła rządząca się pokazami. No wiesz, byłam jakiś czas temu na pewnym spotkaniu z większą ilością ludzi, gdzie się mówiło, że jest więcej botoksu niż wina. Czyli jest coś w tym, że generalnie panie przesadzają na naszych warszawskich salonach z poprawianiem urody i wyglądają karykaturalnie? Nie ukrywam, czasami jestem zaskoczona, bo uważam, że jakby wersja przed była o wiele korzystniejsza niż wersja po. Czy jest coś, co jest dla ciebie w tych naszych warszawskich, polskich imprezach obciachem? Czego nie lubisz w tym świadku? Wiesz co? O, na przykład tego, że nas szturchają fotoreporterzy. Tego nie lubię. To jest gęsto zawsze. Nie lubię udzielać za dużej ilości wywiadów, bo mam wrażenie, że później w każdych z nich się powtarzam. W związku z tym, no trudno, żeby jednego wieczoru wymyśleć tysiąc różnych historii, więc za duża ilość wywiadów jest niewskazana. Ja zawsze staram się przyjść w miarę najedzony, jeżeli się już pojawiam na takich imprezach publicznych, bo zawsze jak jest catering, to on po prostu znika w ciągu 3 minut. I obserwowanie tego z boku, już będąc taki spokojny, jak jesteś głodny, to jesteś niespokojny, jak jesteś najedzony, to jesteś spokojny. I to jest bardzo ciekawa taka socjologiczna obserwacja dla mnie. Ja się patrzę, okej, dobra, 3 minuty, sushi, poszło. Czyli no, na pokazie Łukasza akurat cateringu nie ma, ale jak rozumiem, niektórzy traktują to jako okazję, żeby się najeść. No tak, chyba tak.